Maszynko! Ciul! Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4. I znowu, jak zwykle, rzadkość GTA i Gothica jest naprawdę przerażająca. A z tego powodu, że po prostu, no czas. Czasu mi brakuje, ale muszę po prostu wyrabiać się, bo chciałbym jak najprędzej skończyć GTA 4. No i gdzie sobie możemy pojechać, bo misji jeszcze mamy mnóstwo do wykonania. A ja po prostu chciałbym mieć już te luki z głowy i skończyć tą serię, którą przeciągam już chyba od czerwca, a mamy już wrzesień, więc no powiedzmy trochę tych miesięcy jest. Ale to po prostu wina tego, że jeszcze wstawiam coś innego niż samo GTA 4, ale no jak tylko bym wstawiał GTA 4, to nie byłby żaden, nie wiem, let's play. Znaczy let's play jest, ale po prostu nie byłoby urozmaicenia. A mnie chodzi o to, żeby było wszystko, co tylko bym po prostu chciał. Jakieś takie typowo już interesujące gry. Żeby ich było więcej, a nie tylko jedna gra i codziennie po jednym odcinku. Tak nie idzie. Kiedyś szedłem takim systemem, ale to już było rok temu. Niecały rok temu. A teraz po prostu chcę jakoś poszerzać horyzonty gier. Samo ich nagrywanie nie kończy się na jednej grze, tylko po prostu chciałbym więcej i więcej. Widać, że nasza misja się zaczyna dość dziwnym, specyficznym miejscu. Nie wiem, czy ja tam wjadę sobie na lajciku. Niania! O, dzisiaj mamy brać się za niańkę? O, nie. Ja tego tak nie biorę. Nie piszę się na coś takiego. O, dzięki. Czekajcie, podgłośnię sobie. Dobra, dostań się do łodzi Kima. Dobra, no to płyniemy. I co tam dzisiaj u mnie? Powiem wam szczerze, że poniedziałki są zawsze męczące. To jest właściwie jakby takie przyzwyczajenie. Zawsze poniedziałek musi być męczący. O, tu mamy rampę. Mało bym nie wjechał w te skałki, ale miałem szczęście, bo uważałem. Teraz pieprzą jakiś dwóch facetach, z którymi się mamy chyba spotkać. Nie wiem. Czyli popełnił jakieś przestępstwo. Ach. Dobra, zaraz będziemy już na miejscu. Szybciej, szybciej, ruchy. Dawaj nitro. O, to już tutaj? What? O kurde. Coś czuję, że może to jednak nie być przyjemne uczucie. A, dobra, są koledzy Derek. No to jedziemy. Za Kimem mamy teraz podążać, więc trochę taka przynudzająca misja i ją po prostu bardziej poświęcę na komentarz. Ale oni też tu pieprzą, więc to mnie trochę jakby rozprasza. Więc się może na chwilę zamknę, żebyście mogli posłuchać ich. What? Woohoo! Jedna łódka poszła się palić. Uhu! O kurde. Dobra, strzelaj tam, strzelaj, strzelaj. Czekajcie, może bardziej wyceluję jakoś. Uhu! O kurde. Już jest epicko. Kurde, muszę z tyłu strzelać, żeby po prostu móc pozbyć się wrogów z tyłu. Kurde. Ała, ale dostałem lagło, lagło ostro. No wybuchnij. O, dobra, przynajmniej. Co? Chyba se teraz jaja robicie.
Kurde. Stanąć na pokładzie. Uuu, z rakiety pociśniemy. Dobrze, fajnie. Oj, coś mi nie poszło. Oh yeah. Dobra. Dobra, wsiadaj, wsiadaj tam. Dobra, za Kimem. I sorki, że spudłowałem, ale nie wiem, jakoś tak dziwnie mi się celowało rakietnicą. Okej. Szybciej. No szybciej. Dopłyniemy w końcu tam, gdzie trzeba, czy będziemy się z tobą jeszcze cackać? Chase point, dobra. Czyli już tutaj będziemy. Niedaleko, niedaleko. Proszę, mogę być spokojny. Nic za nami nie płynie, nie leci. Nie chciałbym znowu z nich walczyć, stawiać opór. A i tak trzeba z nimi przekamarzać się, żeby po prostu zniknęli z tego świata. Te ruskie pały. O, dobra, już dopłynęliśmy do Chase Point. Tak mi się wydaje. Okej, ale lagi muszą być. Muszą ze sobą współigrać, bo inaczej no, nie dałoby rady. To wszystko? Got a bit hairy out there. Good thing you have your sea legs. I hope the rest of your time here is more peaceful. That's all you can hope for in this godforsaken world. See you around, Nico. No, nara, nara. Only place for it, my boy. Only place for it. Dzięki. No, nara, nara. All right. I było wszystko? O kurde, szybka misja. Dobra. Szybka misja, powiem wam szczerze, dlatego... Stać. Biorę pojazd. Konfiskuję go. Dziękuję. Wielkie dzięki. Oh yeah. I pojazd mój. Teraz gdzie pojedziemy? Ja bym pojechał do Jerego, bo mam w zasadzie do niego blisko. Tylko jakbym ja miałbym do niego tak pojechać? No czego ten Rumyn chce? Ale no nie. No też nie da... O Boż, poturbowałem kogoś. No jeszcze w gliniarza dodatkowo, nie. Niko, jesteś genialny, gratuluję. Gratuluję ci głupoty. Między innymi. No co to za wiadomości są? Niko, dzwoń do mnie tu, jeśli kasy potrzebujesz. Aha. Dobra. Wiadomości. Nie, nie odzywał się. Chyba dobrze jadę, ale nie jestem pewny. Oj, coś to zlamie. Zlamie to wpadnę do wody, nie? Wpadnę, wpadnę. Już, już mogę. Ej, Niko Kozak. A, chociaż ci się udało, ale lagi nie ustępują dalej. A, chociaż policji uciekłem, to się najbardziej liczy. No tu już mogę sfejlować to na 100%. Nie ma bata, że fail będzie. Ojej. Dobra. No to żeś teraz tak wjechał, Niko, że stąd normalnie nie wyjedziesz. A chciałbym stąd wyjechać. I mi na tym zależy. Ale że nie będziemy współpracować, to dupa. Okej. Gdzie ja w ogóle jestem? A lagi dalej nie ustępują. Aha, no to do Jerego dojedziemy spokojnie. Zaraz sobie wykonamy u drugiego makrerego. Tym razem to będzie Jerry. Jerry. Nie wiem, jak już na niego mówić. Trochę dziwne imię. Posrane imię. Ale imię jest. Wykonamy sobie u niego taką misję. No i znowu chyba jeżdżę nie tak, gdzie, nie tam, gdzie trzeba. Ta. Znowu nawaliłem. Ojeju, Niko, Niko. Co ty robisz?
Już ci wiele razy to mówiłem. Lag. Lag systemu. Nie no, żartuję. Ale lag był. Nikuś. Ty chyba chcesz, żebym ja się naprawdę na ciebie fochnął. Bo naprawdę, no denerwujesz mnie już. A chcę bezpiecznie stąd już wyjechać. O, tu mamy dom, super. To jedziemy do Jerego, Magrerego. Tak. Najbliżej, tak, bliżej mamy do Jerego. Więc jedziemy tam już bez gadaniny najmniejszej. Wykonamy sobie może jeszcze ze dwie misje, bo chciałbym naprawdę prędko skończyć do GTA 4 i mieć już to z głowy. A powinienem teraz robić po 3 misje, a nie po 2 czy 1. Ale też nie mogę przesadzać z czasem nagrania, bo to też źle jest z tym, też szkodzi. Dobra. No jedźże! Chcę zapłacić uczciwie. Dobra, masz. No, wiedziałem, że to powie. Dobra. Za chwilę będziemy u Jerego. Tak, i zaczniemy pracować dalej nad kolejną misją. Tylko żeby tak nie lagowało. Już chciałbym, żeby mi chodziło to cały czas 30 FPS-ach. To ja bym się cieszył. Ale niestety pech mnie niestety tak wynagrodził takim sowicie kiepskim komputerem, jeżeli chodzi o GTA 4, bo inne gry to mi w miarę chodzą jeszcze. Dobra. O kurde. Myślałem, że rozjadę tego. O kurde. Woohoo! Ale jakoś dojechałem w miarę szybko. Lag i musiałem dupnąć tam, gdzie nie trzeba. A, sprintera rozjechałem. Potrzebuję twojego ubrania, butów i motocykla. Jaka długa misja. A, to jest ta Katie. No, spoko. Ma, you remember the boyfriend Nico? How are you? Good, and you? Put it like this. My boys are out of control. My daughter can't find a man, and my husband is in hell. I'm thinking God moves in mysterious ways. Oh, that's mother for you. Always a joy. Nico, you made it, huh? Well, I'll leave you to your men's talk. Mm-hmm, okay. You impress each other. Hey, look at me. Yeah. Yeah. I thought so. You'll do fine. Fine at what? Some gimp work for the Pegorinos. Snap on! Oh, please. I do it myself, but I think I'm being watched by the cops. Someone. I think I'm about to get pinched again. Shit, really? Yeah, it's happened before. I keep seeing the same car watching. All it means is someone's been speaking, we just have to find out who and make him stop. In the meantime, chill things out for a bit. Spoko. No, słoneczko mi musi świecić po kamerce pewnie, jak będziecie widzieć. Zapomniałem użyć zasłonek. 14 minut to jeszcze trochę. Dobra, idziemy na misję. No nie, jeszcze. Przemieszczamy się. Spokoj do kuchni. Co? Chyba se znowu jaja robicie. What the fuck. O kurde. Dobra, wsiąść na motocykl. Ja nie mogę. Jak ty pedalsko wyglądasz, Niko. Boże. Dobra, ale to jest misja. A my mamy zabić kogoś w tym przebraniu. I guzik nas interesuje, jak wyglądamy. Tylko po prostu jedziemy. I naprawdę, sorki, że możecie widzieć to odbicia słoneczne, ale
kamera. Znaczy kamera. Tak jak powiedziałem, zapomniałem zasłonić okna i po prostu słońce będzie lekko tak przyćmiewać kamerkę, ale to nie powinno być jakimś powodem do problemu. Wow. Chyba że nie włączyłem kamerki. Nie, bo wczoraj nagrywałem z Mortal Kombata, to kamerka jest włączona. Wow, 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 Niko, Niko, co to za jumpy? No i tak lubię jeździć na motocyklach, fajnie się jeździ. Trzeba to jak najprędzej wykonać, żebym mógł jeszcze jedną misję zrobić, bo muszę się streszczać z tą grą. Tak jak powiedziałem, muszę wziąć ręce do góry i szybko skończyć. Jedziemy sobie, jedziemy. Lagi nie ustępują dalej. A guzik mnie to już po prostu interesuje. Dojedziemy tam, zrobimy to, zestrzelimy, zabijemy. I ewentualnie jeszcze jedna misja nam przypadnie. To najwyżej zrobimy ją i zakończymy sobie taki odcinek. Ło kurde, 200 na godzinę. Dobra. Wow, ale bym wjechał w... O jest. No i już Nikuś się wyglebił. Zrobił to, czego nie powinien robić zwykle. Podnoś się i jedźże. Dobra, miejsce spotkania. Ja nie mogę. Aż tak się musi ślizgać ten motocykl. Aż wkurzający jest. Fajnie, nikt nie zwraca uwagi, że jeżdżę po przeciwnym pasie. Super. Dobra, jest. Kurde, ale lagi. O kurde, jakie lagi. To już jest... Ło, to był 5-sekundowy lag. Nie wiem, czy tam jeszcze dojadę. Ale w takim tempie to chyba za 5 minut. Ojeju. O kurde. Co za lagi, ja to będę musiał wyciąć. Jak nic. Boże, takich lagów jeszcze nie było. Niko. Ja nie mogę, ja te lagi wycinam. Żeby nie było, że potem, wiecie. Lagi wytnę. Tony Black. Dobra, jedziemy za Frankiem Garoni. Gdzie jak ty jedziesz? Boże. Niko, weź się ogarnij teraz chociaż. Chociaż teraz się ogarnij, bo naprawdę widzę, że nie ogarnąłeś do końca. Jeszcze słońce mi musi przeszkadzać. To już w ogóle lipnie. Z tym wszystkim się czuję. Jedźże dalej. O kurde, co tu się w mordę. Oj. Dobra, jedź dalej. I nie rozpraszaj się. Kurde, no coś czuję, że to jeszcze zawalę. Jeżeli tak będę jeździł dalej. Jeżeli lagi nie ustąpią. I ja nie mogę. No to teraz już sfejlowałem definitywnie. O Boże. Dobra, wsiadaj. Nie. On jeszcze mi nie ucieknie. Spokojnie. Dobra. Przynajmniej jeszcze nie odjechał tak daleko. Na tyle daleko, żeby mi nawiać. Ale po prostu muszę uważać, żeby mi naprawdę nie uciekł. Dobra, teraz myślę, że już będę mógł w stanie go dogonić w miarę. Ojeju. Dobra. Teraz sobie taki slalomik mini zrobię. O kurde, teraz tu już... O, to może już ustąpią na chwilę lagi. Albo i nie.
Gdzie ten typ pojedzie dalej? Chciałbym to wiedzieć najbardziej. Ale gdzieś sobie jedzie, to jest pewne. A gdzie to ja jeszcze nie wiem dokładniej. Więc muszę za nim jeździć. A to mnie denerwuje. I jeszcze bardziej mnie denerwują te lagi, które w dalszym ciągu nie chcą ustąpić. A to psuje po prostu materiał. Kurde, Niko, co ty za odpały robisz na tym motocyklu? Weź się naprawdę już uspokój. Śledź typa i zabijaj. Dobra. Ojej. Dobra. Zaraz będziemy mieli go już z głowy. Ja pierdziele. Czemu ty musisz na chodniku jeździć? To jest najlepsze pytanie z tego wszystkiego. Ojej. Dobra, teraz tutaj takiej krzywej drodze muszę jeździć. No szybciej! Nie! Ja nie mogę. No Niko, ty frajerze. Teraz żeś mnie wkurzył. Jedźże za nim. Nie rób mi tu żadnych głupich wykrętów. Tylko normalnie, proszę cię. Normalnie. O tak. Mniej więcej miałem to tak zrobić. No i w ten sposób dogoniłem Ciula, którego chcę w końcu już zabić. Chociaż nie wiem, czy go zabiję, ale zobaczymy. Wow. Ja cię kręcę. No jedźże! Boże. Niko, ty jednak nie umiesz jeździć. Następnym razem ja prowadzę. No bo widać, że ty naprawdę nie ogarniasz, w którą stronę jechać, jak szybko jechać, no super. Oj, Niko, 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 Niko. Belić. Dobra. Kontroluj prędkość. O tak, dobrze, doskonale. Dobra, jedź. Jedź, jedź. A ja się chyba już przypadkiem nie kręcę, bo... Bożej! Podlazł mi pod drogę! Niko! Przestań rozjeżdżać ludzi, bo to nie jest twoim najlepszym, największym autorytetem rozjeżdżać, kurde, innych. No chyba mam go zabić, nie? Bo to już za długo jeszcze. Dobra, jadę za nim, jadę za nim, jadę za nim. O kurde. Wow. Ale bym nie zatrzymał się i wtedy bym gruchnął tak, żebym zawalił to. I lag, i lagi, i lagi. Co ja wjechałem? Jeśli mogę wiedzieć, bo ja nie zauważyłem nic z takiego, o co mógłbym wiedzieć. Ej, ja się kręcę. Niko! Nie, ja się kręcę, trzeba go już zabić, bo ja już tą drogą przejeżdżałem. Chyba. Dobra, jest. Chyba już w końcu, tu gdzie trzeba. No ta druga już jest za długa. Czyli to już tutaj. Co? Już myślałem, że to tutaj. Okej, to już tutaj. No i czemu żeś go od razu nie zabił? Ja nie mogę. Boż. Dobra. Robimy jeszcze jedną misję w związku z tym. Wytnę to, jak się goniłem z nim. Frankie Barone sleeping with
suspicious. Anyone who saw us is going to describe the Albanian you got on ice. O Boże, Niko! Ty to jednak potrafisz wkurzyć człowieka, wiesz? No i będę miał duże zabawy przy wycinaniu tych głupich scenek. O! Przejście dozwolone, fajnie. Tylko, że... Ja... Aha, tak po prostu mnie wpuścili, super. Czyli mogę tu pracować jako też gliniarz. Ale nie w tym rzecz, ja chcę jechać tam, gdzie trzeba. O! Gdzie mam teraz najbliżej? Teraz mogę jechać znowu do Derricka. No to jedziemy. A ja najwyżej zrobię cięcia tam, gdzie po prostu lagowało. Czyli tam, gdzie chciałem właśnie dojechać. I tam, gdzie się ganiałem z nim. Więc... Naprawdę, no... Nie przypuszczałem, że ja się będę tak z nim użerać. Więc szybko pojadę tam. Zabiję gnuja. I skończymy. Niko, jestem uprzejmy ci powiedzieć, że jesteś debilem, który nie dość, że nie umie jeździć, zabijać ludzi, to jeszcze normalnie zabija innych cywilów. Więc Niko Belić, ogarnij dupę i zrób mi dla mnie jeszcze jedną misję, żebyś ty się mógł w końcu ogarnąć. Czy to dla ciebie jest jasne i zrozumiałe? Beliś, jesteś zajebistym, dlatego wkurzyłem się i zakończę odcinek. Nie będę się już tak cackał. Nie, starczy. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie kolejnego odcinka z GTA 4. Myślę, że wam się spodobał ten dzisiejszy zlagowany odcinek. No nie wiem, coś mi się dzieje, nie wiem czemu, ale w dupie już to mam. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I jednak chyba nie wytnę tego, bo nie chcę mi się męczyć, a jeszcze mam parę ważnych spraw do zrobienia. Dobra, trzymajcie się i na razie.